Dzień dobry Państwu, witamy w raporcie z trzeciej ligi, który będzie w pewien sposób wyjątkowy. Przede wszystkim dlatego, że wreszcie rozpoczynamy rundę wiosenną na boiskach trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej. Pomówimy sobie o tym, co czeka nas w najbliższej kolejce rozgrywek, z kim zagrają zespoły Radomiaka i Broni. Zapytamy trenerów, co sądzą o najbliższych przeciwnikach, zapytamy, jak oceniają okres przygotowawczy, także będzie się działo. Zapraszam, ja się nazywam Michał Szprendałowicz, a to jest raport z trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej. Ogromna przewaga nad resztą stawki i stabilny skład to dwa czynniki, które spowodowały, że zimą działacze Radomiaka nie musieli podejmować nerwowych ruchów. Zespół wzmocniono kilkoma solidnymi zawodnikami, których zadaniem będzie załatanie dziur na newralgicznych pozycjach. Trener Jacek Magnuszewski jest bardzo zadowolony z przygotowań drużyny do rundy wiosennej. Dobrą pracę wykonaliśmy jako zespół. Zdarzały nam się drobne urazy, które wykluczały zawodników z poszczególnych mikrocyklów treningowych, ale oceniając całość okresu przygotowawczego, trzeba powiedzieć, że ta praca została wykonana tak jak należy. Uważam, że zespół jest przygotowany do rozgrywek. O tym, że sobotni rywal Radomiaka Świt Nowy Dwór Mazowiecki to wymagająca drużyna, nikogo nie trzeba chyba przekonywać. W meczach u siebie nowodworzanie stracili jedynie 7 bramek i przegrali tylko dwukrotnie. Mimo to szkoleniowiec Zielonych Świtu się nie obawia. Oczywiście jedziemy tam po punkty. Jesteśmy zespołem, który zajmuje pierwsze miejsce. Wszystko jedno, z kim byśmy nie grali, będziemy grali o zwycięstwo. Piłkarze Broni za cel stawiają sobie dogonienie Radomiaka w rundzie wiosennej. Jest to zadanie arcytrudne, bowiem różnica między zespołami wynosi aż 14 punktów. Nie jest to jednak misja nie do wykonania i choć broniarze nie najlepiej prezentowali się w zimowych sparingach, trener Tomasz Dziubiński wierzy w swoich zawodników. Za nami ciężki okres 9 tygodni pracy, to zawodnicy wiedzą, że w tym okresie robią wszystko na cały rok i czy zespół jest przygotowany, to się okaże. Natomiast nie będę patrzył na jeden mecz, bo to przygotowuje zespół na całą rundę, czy na całe dwie rundy na ten rok. Natomiast jest to dla mnie dużo niewiadomo, bo sparingi nie były tak, jak bym sobie życzył. Były częściowo dobrze rozgrywane, czy częściowo słabo. Przeciwnikiem radomskiego zespołu będzie WKS Wieluń, zajmujący przedostatnie miejsce w tabeli. O tym, jak niewygodny jest to przeciwnik, przekonali się choćby piłkarze Radomiaka, którzy jesienią zremisowali z Wielunianami na własnym boisku 1-1. WKS w zimowych sparingach wypadał jednak słabo, a trener zespołu Marek Przybył daleki jest od optymizmu. Problem taki, że faktycznie w każdym sparingu w sumie kogoś nam brakowało i to też to zgranie będziemy cały czas musieli dogrywać teraz już w okresie startowym, nie w okresie przygotowawczym, bo faktycznie tutaj była choroba, tutaj kontuzja, ale myślę, że no już jakiś tam pomysł w głowie mam. Szanowni Państwo, muszę zdementować pewną informację. Po raz pierwszy w historii raportu z trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej muszę zdementować informację. Podałem przed tygodniem Państwu za niemal pewną informację o tym, że Radosław Witkowski, czyli prezydent naszego miasta, miał duży wpływ na to, że bilety na kwietniowe derby zostały podzielone w sposób, powiedziałbym, sprawiedliwy, czyli 1900 biletów otrzymali kibice Radomiaka i mniej więcej tyle samo kibice Broni Radom. Otóż organizator meczu w postaci radomskiej Broni zdementował te informacje, twierdząc, że to nieprawda, że zasługą tego sprawiedliwego podziału jest dobra wola organizatora właśnie w postaci działaczy radomskiej Broni. Także w imieniu własnym gratuluję organizatorom podjęcia dobrej decyzji. Spodziewajmy się kapitalnego widowiska właśnie dzięki takiemu mądremu rozdysponowaniu biletów na kwietniowe derby Radomia. W 18. kolejce trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej ciekawie zapowiada się starcie Polonii Warszawa z Wartą Sieradz. Emocji spodziewajmy się także w Grodzisku Mazowieckim, gdzie Pogoń podejmie start od Otwock.
Skoro jesteśmy już przy temacie kwietniowych derbów Radomia, warto wspomnieć o niezwykle istotnym aspekcie, jakim jest bezpieczeństwo całej imprezy. Zarówno organizator tego meczu w postaci działaczy radomskiej broni, jak i przeciwnik, czyli Radomiak. Wszyscy apelują o to, aby ta impreza przebiegła w sposób bardzo bezpieczny, z zachowaniem wszelkich norm i z zachowaniem takiego ducha sportowej rywalizacji. My także przyłączamy się do tego apelu, aby to widowisko było kapitalne. Zapamiętajmy je na długo i niech ono będzie toczone w bezpiecznej, sportowej atmosferze. Raport z trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej dobiega końca. Ja zapraszam Państwa do oglądania nie tylko raportu, ale także nowego magazynu, który będzie ukazywał się po zakończeniu każdej z kolejek trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej. Będziemy pokazywać w nim skróty meczów, wypowiedzi trenerów, być może także zawodników. Będzie się działo, zapraszam, w niedzielę wieczorem, być może w poniedziałek rano, zależy od tego, jak będą układały się mecze każdej kolejki trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej. Zapraszam także do zaglądania na Twittera, którego adres widzicie tutaj na pasku na dole. I mówię Państwu, do zobaczenia za tydzień. Michał Szprendałowicz, zapraszam na kolejne raporty z trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej.